Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie dotyczące nowego roku numerologicznego, który zaczął się 3 września tego roku. I sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Zapraszam Was do sprawdzenia czytań miesięcznych, czytań miłosnych oraz czytań związanych z jesienią. Co nowego przyjdzie na jesień? Tutaj jak gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie linki. Dwudziestki, dwójki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok numerologiczny. Ulala, karta siły, karta mocy. Bardzo mi się to podoba. No, wychodzi na to, że z przytupem wchodzicie w nowy rok. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? Tutaj pojawia się as buław. Jeszcze bardziej gorąco, jeszcze więcej ognia. No cóż, widzę też namiętność i być może nową relację. Oczywiście dla osób, które takich poszukują. Co odchodzi do przeszłości, co się kończy? To jest dziwne, dlatego że do przeszłości odchodzi dwójka kielichów. Muszę, słuchajcie, rozłożyć całość, dlatego że na razie gdzieś mi to nie za bardzo pasuje. Ta dwójka kielichów, ale jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako szóstka kielichów i no od razu też powiem, że są to czytania ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc w razie czego zapraszam na czytania prywatne, ale też jedenastki, sprawdzajcie czytania dla dwójek. Przepraszam, dwudziestki, dwójki sprawdzajcie dla czwórek. O, jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest paź mieczy, który walczy, próbuje, stara się i myślę, że gdzieś zawiązuje się to czytanie rzeczywiście, czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj unikać piątki kielichów, czyli babrania się w przyszłości i z przełożenia karta świata. Przepiękna. I ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo ładne czytanie. To znaczy rozkład, bo wiadomo, że czytanie zależy ode mnie, ale od razu pokażę, że macie kartę świata, kartę siły oraz as buław. I no to niewątpliwie kojarzy się z niesamowitym przypływem energii, siły i takiej, słuchajcie, determinacji do tego, aby coś zmienić, do tego, aby ruszyć z czymś w swoim życiu. Również dla osób, które zastanawiają się, czy na przykład nie założyć własnego biznesu. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta świata, która pokazuje roztańczoną, kolorową i zadowoloną postać. Bardzo ją lubię. I wychodzi na to, że wyjazdów za granicę będzie dosyć dużo. Ba! Myślę, że nawet dla części z Was jest tutaj przeprowadzka za granicę, więc jeśli chcecie i planujecie, to w tym roku jak najbardziej. No też bym powiedział, że jesteście w stanie kogoś poznać za granicą lub z zagranicy. Dla osób, które rzeczywiście szukają partnerów czy partnerek. Jeśli chodzi o tę kartę, to jak najbardziej ona mówi o tym, że pewien cykl się kończy i otwiera zupełnie nowy, pełen przygód i ciekawości. Bardzo dobrze. W ogólnej energii jest karta siły, karta mocy. I tutaj pokazuje postać, która jest właśnie na tyle silna, żeby gdzieś tutaj przytrzymać i uspokoić lwa. I o co tutaj chodzi?
Myślę, że jest to rok, w którym macie ogromny przypływ właśnie pewności siebie, sił witalnych i takiego poczucia decyzyjności. Też słuchajcie, karta siły bardzo mi się kojarzy z celowością, czyli jeśli macie jakiś cel, to w tym roku na 100% do niego dążycie, bez rozpraszaczy. Jeśli to jest na przykład podróżowanie więcej, przeprowadzka do innego kraju lub miasta, albo na przykład, słuchajcie, powrót na studia, czy tam gdziekolwiek, to jak najbardziej jest tutaj zielone światło dla Was. Świetnie. Zobaczcie, przychodzi do Was as buław, taki płomienny, rozpalony i ta karta niewątpliwie mówi o nowym romansie albo o wybuchu niesamowitej namiętności, chemii i pasji w Waszych obecnych relacjach. No, tak bym powiedział. To jest też świetny czas na to, aby powiększyć rodzinę, aby starać się o dzieci. Jeśli chodzi o asa buław, to a propos tego romansu, powiedziałbym, że oczywiście ognisty romans, nawet zagraniczny lub z kimś z zagranicy, jasne, może się przerodzić w coś więcej, bo no tutaj jest sporo kielichów w tym czytaniu, więc no też bym powiedział, że widzę uczucia i emocje, ale as buław to jest też właśnie nowy początek związany z pasją, z motywacją, z odnalezieniem nowego, wypełniającego Was hobby, więc próbować i zmieniać pracę, jeśli potrzebujecie. Do przeszłości odchodzi dwójka kielichów i patrząc na całość rozkładu, ona mi się kojarzy z takim ciu-ciu-ciu-ciu, z taką pobłażliwością albo taką przesadną, słuchajcie, uległością innym. I tu jest na zasadzie, nie, no ja na pewno nie będę ulegał naciskom innym. Ja wybieram siebie, ja decyduję w zgodzie ze sobą i wprowadzam w swoim życiu jakieś zmiany, które mają przede wszystkim zadowolić mnie, a nie innych. Czyli na przykład ktoś chce rzucić wszystko, jechać w Bieszczady, ale powiedzmy na przykład rodzina jego czy ją stopuje i ogranicza. No to tutaj nie, robicie to, bo tak chcecie. Dwójka kielichów też by powiedziała, że komuś zrobi się miejsce w życiu na nową ognistą relację. Tylko oczywiście to zależy od Was, czy będziecie się babrać w przyszłości i we wspomnieniach, czy nie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako szóstka kielichów i no jest to karta rozmarzenia, bujania w obłokach, ale też takiego spojrzenia w przeszłość nostalgicznego. I też słuchajcie, takie spojrzenie na swoje życie i na siebie z innej perspektywy. Z perspektywy przeszłości, dziecka na przykład. I tu jest powiedziane, że Wy bardzo siebie docenicie i zauważycie, jak wiele w życiu osiągnęliście, jak wiele w życiu macie planów i aspiracji i jak wiele już Wam się udało, no że tak powiem, co zrobić? Wypełnić, uzyskać, zrobić. Docenicie siebie. No czasami, słuchajcie, w wirze codzienności trudno jest dostrzec takie rzeczy, ale tutaj widzę, że nie brakuje Wam takiego docenienia siebie. Też widzę, uwaga, że ktoś chce robić ekshumację. Mają tutaj być powroty. Absolutnie mają być. Jakichś relacji romansowych lub powroty byłych, z którymi na razie będzie tylko, no powiedzmy, namiętność lub seks. W Radzie jest paź mieczy. I paź mieczy mógłby porywać się z motyką na słońce, ale to też jest ktoś, kto ma słomiany zapał, więc powiedziałbym tak. Mierz wysoko, zwiedzaj, poznawaj, ucz się, próbuj, wyjeżdżaj, ryzykuj. Ale słuchajcie, żeby na efekty trochę poczekać, czyli tutaj też cierpliwości Wam się przyda. Ewentualnie nie nastawiajcie się tylko i wyłącznie na dotarcie do mety, ale w ogóle na zadowolenie z samego biegu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. Tutaj też jest powiedziane, żeby, słuchajcie, uwaga, dać komuś szansę. Jeśli ta osoba naprawdę pokaże, że zależy jemu czy jej na Was, jeśli ta osoba pokaże, że jest słowna i nie to, że tutaj otworzycie ramiona szeroko i wszystko inne i
wracaj, tylko słuchajcie, ma to być mądrze, z poszanowaniem siebie i innych. Czego nie robić, czego unikać? Piątka kielichów, płacz nad rozlanym mlekiem, albo takie poczucie, że o, już mnie nic nie spotka, albo że na przykład, och, tyle szans było niewykorzystanych, już mi się nic nie uda, jestem za stary, za głupi i tak dalej. Absolutnie tak nie robić, nie myśleć. Tutaj jest też powiedziane, żeby, jasne, sięgać czasami w przeszłość, ale tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, z czymś sobie poradzić, a nie żeby, powiedzmy, tylko sobie pluć w brodę, że coś się nie wydarzyło. I pomyślcie też w ten sposób. Wyobraźcie sobie siebie za, powiedzmy, 10 lat i pomyślcie sobie, jak mogłoby wyglądać wasze życie, jeśli, no, nic by się nie zmieniło do tej pory. I wyobraźcie sobie też później, jak wasze życie mogłoby wyglądać, jeśli pewne zmiany wprowadzicie. Oczywiście takie, które potrzebujecie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, miłosne oraz co nowego na jesień przyjdzie do was, do nas. Tutaj je gdzieś podlinkuję, ale również w opisie pod filmem. Zostawiajcie też po sobie ślad w postaci komentarzy, kciuków w górze i subskrypcji, bo to pomoże mi w rozwoju kanału i wówczas będzie więcej czytań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, cześć i pa, pa.